Rzadko się zdarza, żeby rzeczywiście do takiego kłusownictwa dochodziło. Tym razem jednak doszło, a dwóch podejrzanych jest już w rękach policji. Za tego rodzaju przestępstwo obu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Kłusownicy mieli działać na terenie nadleśnictwa Czerniejewo w Parku Krajobrazowym w Promnie. Sprawa ciągnęła się od kwietnia. Wtedy to też znaleziono w pobliżu pobiedzisk porzucone skóry dzików. Pozostawienie ich w ten sposób świadczyło o tym, że raczej nie mamy do czynienia z myśliwymi, bo myśliwi, tak powiem, pod tym względem, zwłaszcza w okresie ASF-u, są bardzo wyczuleni. Mieszkańcy gminy Pobiedziska zaalarmowali o sprawie policjantów, a ci skontaktowali się ze strażnikami leśnymi nadleśnictwa Czerniejewo. Leśnicy szybko wpadli na ważny trop. Okazało się, że ci mężczyźni w środku lasu, w środku tego parku krajobrazowego zorganizowali takie miejsce, do którego wabili zwierzynę, no i tam dokonywali tych nielegalnych odstrzałów. Od kwietnia na terenie pobiedzisk znaleziono pozostałości po kilku zwierzętach. Śledczy wciąż ustalają, ile z nich na swoim sumieniu mają podejrzani. Prowadzone dochodzenie pokaże, ile z tych przypadków można powiązać z tymi kłusownikami. To było kilka sztuk dzików prawdopodobnie. Leśnicy przyznają, że przez ostatnie lata podobnych spraw w Wielkopolsce było niewiele. Na szczęście na terenie poznańskiej dyrekcji nie jest to częsty proceder w porównaniu chociażby do wywożenia śmieci do lasu, czy też wjazdów kładem czy krosem. Jeden z zatrzymanych mężczyzn jest aktywnym członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, lecz nie działa w żadnym z kół łowieckich. Jeśli polował z kolegą, to było to działanie nielegalne. Michał Mijalski, Puls Dnia.